Siemanko, Lota z tej strony, zainstalujemy sobie Panker Moda do Gothica 2. Można też zainstalować do Gothica 1, link będzie oczywiście w opisie do pobrania. Co zawiera cały ten Panker Mod? Jest to zbiór różnych tekstur z różnych modyfikacji. Dobra, to zaczynamy instalację. Ja już wszystko pobrałem, mam już to na pulpicie. Proszę bardzo. System Pack mam Player Kit Fix. O, tu jest ten Panker Mod, tekstury mix. Ups, palette direct, directa mam 11, 4 giga patch, bo trzeba zainstalować. I normal map, maps niskiej, średniej rozdzielczości i wysokiej rozdzielczości. Ja mam wysokiej, widzę, sobie pobrałem. Dobra, jeśli chodzi o ten, tu można pobrać tego Panker Moda, stąd można pobrać. Z tej strony, jak będziecie cały czas pobierać z tej strony, to już potem nie pobierzecie, bo będzie limit i trzeba będzie odczekać tam godziny. Chyba że ktoś ma pakiet wykupiony, jeśli jest zalogowany na tej stronie, no to może bez problemu się pobierać z tej strony. Ja niestety nie mogłem pobrać tekstur, bo musiałem odczekać kilku godzin, żebym mógł pobrać te pliki. Tutaj ta strona już nie działa. Texture Mix Upscaled, to się to wymawia. Niestety strona nie działa, ale jak można to znaleźć tutaj. Plik alternatywny. Tu macie normal maps i można to się pobrać normal maps. Low, medium, tekstury, mix, tu jest to właśnie, ta strona nie działa, stąd możecie pobrać, tak samo, pobierz. Dobra, to możemy zacząć ten, no i tutaj macie normal mapy, tam, tutaj gdzieście mieli normal mapy, o, tu też jest, alternatywna, pobierz. A to jest ten normal map. Wysokie rozdzielczości, można tu pobrać. Gdzieś kurde znalazłem ten, listę tego, normal map. Teraz znajdę. O, tu jest, proszę bardzo. Pojedynczo można już pobierać. Low, medium i ten. Dobra, to zaczynamy instalację. Zacznijmy od ten fixa, player kita i system packa do głównego katalogu z gry trzeba zainstalować. Zacznijmy fixa, zainstalujemy. Gothic 2. OK. Instaluj. Teraz player kit. OK. No i teraz system pack. To jest najważniejsza rzecz. System pack. No i zainstalowane. Teraz zacznijmy od Panker Moda. Trzeba to wypakować. Wypakuj tutaj. Trzeba trochę odczekać, zanim to się to wypakuje. O, to są te pliki właśnie. No i gitara. Teraz Gothic 1, Gothic 2. Wchodzimy w folder. Te pliki trzeba do Gothic Data. Gothic, właściwości. Otóż lokalizację pliku. Gothic 2, Data. I te pliki przynosimy.
O, to zmienia chyba tekstury potem. Dialogi. Ekwipunek, menu zmienia. Animacja. To chyba w poprzednim poradniku pokazałem tam animację. Ubrania można pobrać. Też właśnie, stąd wtedy pobierałem. Sprint. Animacja umierania. Robotyka nawet tam jest. O, zrobiło się, to fajnie. Teraz wchodzimy Optimal Files. I to samo, wiecie, ten sam proces. Zrobiło się, zrobiło, dobra. Nav Animation. Tak samo. Już praktycznie, już mamy to zrobione. To teraz wchodzimy w Gothic 2. To też w... też tam do tego folderu Gothic Data. To tam gdzie pliki VDF. Optimal Files. Tekstury dwa, że tam jest armor, tekstury zmienia. Tekstury twarzy bezimiennego zmienia tak samo. Tak samo tutaj. No i już mamy zainstalowany Punker Mod. Punker Moda już mamy zainstalowane. Ja to usunę, żeby się nie pogubić. Dobra, teraz zaczniemy od tekstury mix upscrate chyba się to wymawia. Wypakuj tutaj. No bo trzeba czekać, aż to się wypakuje. No i się wypakowało. To są te wszystkie pliki, te wszystkie pliki z tego Winera, to są te pliki. To wystarczy tylko przenieść do Gothic VDF. No i w końcu się zrobiło. Zgraliśmy tekstury. Teraz tekstury mix. Teraz direct, instalujemy directa. Można to przenieść. Albo tą paczkę tą paczkę można wypakować tam przy lokalizacji pliku. Gothic system. Tą paczkę można tutaj dać i wypakować i tą paczkę potem usunąć. Albo wystarczyłoby tylko wejść tą paczkę i przenieść to. Znaczy, wystarczyłoby tylko przenieść. Już mamy zrobione. Teraz zostanie nam tylko instalacja normal map. Tak jak mówiłem, niskiej, średniej rozdzielczości jest i wysokiej. Wszystko zależy od jaki macie sprzęty. Dobra, mogę pozwolić, to mogę sobie wysokiej rozdzielczości dać. Muszę przypomnieć, co było teraz. Gothic 1 i Gothic 2 normal map. Raz i ten Gothic 2 normal map. Patrz, to nie i to nie. Zacznijmy od tego. System. Czyli do folderu system. Gothic 2 wchodzimy. I tutaj jest system. Wchodzimy w ten system, tylko tu wystarczy tylko przenieść. No i w końcu, po dłuższym przesyłaniu, możemy zacząć dalej. Teraz
Gothic Godin 2 już był, Normal Maps, teraz Gothic 2 Normal Maps, patrz. For Optimal Files. Ja bym chyba wszystko pojedynczo trzeba będzie. Wszystko pojedynczo trzeba będzie ten folder system przenieś od Her Heads. Dobra, to przenosimy. Kolejny plik. No i kolejny plik. Powtarzamy tę samą czynność. I w końcu został ostatni ten plik przenoszenia. Mamy w końcu zainstalowane te wszystkie pliki, zostały przeniesione do folder system. Został tylko ostatni ten plik 4 giga, patrz. Cunąć. To już mam już mam tutaj wysłane już 4 giga patcha wypakować. Pala mamy 4 giga patch. Szukamy Gothic Starter. Okej. I gotowe. Teraz otwórz lokalizację pliku. Gothic Starter. Właściwości. Zgodność. Uruchom ten program tryb administratora. Zastosuj. Okej. Możemy sprawdzić. Wczytuje się. Tylko się wczytuje. Teraz zobaczymy. Wszystko fajnie działa. Proszę bardzo, wszystko działa. A ja straciłem nadzieję, że się jeszcze kiedyś spotkamy. Czuję się jakbym kilka tygodni leżał. Tekstury pozmieniane, jak w Gothica robiliśmy returninga, choć to nie jest returning. Zajebiście, animacje wgrane, ruchy postaci. Co? Jeśli pomogłem, to łapę w górę oraz subskrypcję i dziękuję za obejrzenie tego materiału. Cześć!